Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić takie doniczki z materiału. Ja użyłam to, co miałam. Miałam jakieś takie ścinki z plandeki i tego właśnie użyłam. Uważam, że jest to dobry materiał, ponieważ nie przepuszcza wody, czyli tak jak doniczka, tak? Po prostu robimy dziurki na dnie i no i zachowuje się jak normalna doniczka. Od czego zaczynamy? Musicie najpierw zweryfikować, zaplanować, jaką ma to mieć pojemność, tak? Zgodnie ze wzorem na objętość liczymy ten bok razy ten bok razy ten bok i wychodzi nam pojemność, jaką tutaj będziemy mieć. W moim przypadku, jeżeli chodzi o tą doniczkę, to jest pojemność około 15 litrów. Tutaj mamy 23 na 23 i wysokości 28 albo 29. To jest jedno. Zrobiłam dwie takie doniczki. Większą, mniejszą. Możecie tutaj dowolnie sobie tak naprawdę wymiary robić takie, jakie Wam się podobają. I teraz tak, tą mniejszą zrobiłam w niej dziurki i wykorzystam jako taką normalną doniczkę, którą po prostu będę przynosiła i tutaj zaraz Wam pokażę też, jak ją nasypuję. Tą większą natomiast również miała być doniczką i prawdopodobnie będzie, ale kupiłam również takie doniczki produkcyjne, 15 litrów, ponieważ rozsad mam dużo, a miejsca w szklarni jest mało, więc na pewno będę i na balkonie miała część sadzonek i tutaj na działce, więc fajnym rozwiązaniem jest również, żeby ta doniczka nie stała na słońcu i wtedy bardzo szybko się nagrzewa, to po prostu można użyć do niej pokrowiec. No tutaj ja wycięłam już dziurki, więc no to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy w takiej formie to zastosować, ale właśnie jeżeli chcecie to zrobić jako osłonkę, to po prostu nie robicie dziurek na spodzie. Zobaczcie, wkładacie doniczkę, fajnie się przenosi, wygląda to bardzo estetycznie. Więc no, same plusy. Zachęcam Was do robienia, do wykorzystywania rzeczy, które macie i kombinowania kreatywnego po prostu podejścia do swojej działki, do różnych rozwiązań. A więc zaczynajmy. Szycie zaczniemy od przygotowania sobie tkaniny, tak, którą wybraliście. Tak jak wspominałam, u mnie to jest po prostu ścinek plandeki. Wymierzamy panele, boki donicy, które potrzebujemy. W moim przypadku donica będzie miała szerokość około 28 cm, dlatego odmierzam 31. Dlaczego? Ponieważ musicie pamiętać, że przy szyciu dodajemy naddatki na szwy. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli o tym zapomnicie, no to niestety odmierzając na przykład 28, no to odejdzie Wam na pewno minimum te 2 cm, więc ta średnica będzie mniejsza. A więc wyznaczamy sobie odpowiednie punkty, odpowiednią odległość i wycinamy takie panele. Tutaj, żeby ułatwić sobie pracę i nie odmierzać każdego panelu po kolei, układam po prostu kolejny panel na tym, jakby na tkaninie i w ten sposób odmierzam odpowiednią szerokość tego panela. Dodatkowo możecie złożyć prawa strona do prawej po nacięciu tej tkaniny i zaznaczyć sobie, gdzie dokładnie ta linia cięcia ma przebiegać i w ten sposób
jeszcze bardziej ułatwicie sobie pracę. U mnie są to dosyć wąskie panele, dlatego potrzebuję trzy takie prostokąty, ponieważ musi starczyć mi na cztery boki i na podstawę, tak? I na spód po prostu. Czyli zaznaczamy sobie i wycinamy ostatni panel. Następnie wycinam odpowiedniej wielkości kwadraty, a mianowicie po prostu składam na pół panele i przecinam je na pół. Tak przygotowałam sobie wymiary, żeby właśnie mi się zgadzały, żebym nie musiała dodatkowo więcej docinać. Ta donica jest kwadratowa, więc będzie mi potrzebne 5 takich kwadratów. Jeżeli na przykład chcecie, żeby donica była wyższa, ale miała mniejszą podstawę, no to oczywiście będziecie korzystali z prostokątów, tak? I z małego kwadratu na spód. Sprawdzamy, jak to mniej więcej będzie się kształtowało, jak to będzie wyglądało. I wybieramy 5 kwadratów, które użyjemy na naszą doniczkę. U mnie jest to 31 na 31 cm. Nie zapominajcie, że ta donica, ona jest z materiału, więc przeniesienie jej bez jakiegokolwiek uchwytu, no będzie ciężkie. Dlatego uszyjemy, to może za dużo powiedziamy, doszyjemy do niej po prostu uszy. Wycinamy z materiału odpowiedniej szerokości uszy. W moim przypadku jest to około 4,5-5 cm. Będziemy potrzebowali 2 takich uchwytów, więc po prostu wycinam 2 paski. Jeżeli chcecie, możecie dodatkowo pobawić się i ładnie obrobić te uszy, tak? Ładnie je wykończyć. No, według mnie, jeżeli to ma stać na ogrodzie bądź też na balkonie, no w przypadku akurat takiego mojego materiału, który się w żaden sposób nie siepie, nie ma takiej potrzeby. No i zaczynamy szycie. Składamy sobie pierwszy bok, zawsze składamy prawa do prawej, ponieważ ta prawa strona, ona ma iść jakby do zewnątrz, więc ma być ładniejsza, tak żeby tego szwa nie było widać. Zatem przygotowujemy sobie maszynę i przystępujemy do szycia. To, co Wam wspominałam wcześniej, czyli centymetr albo 1,5 cm zadatku na szwy. Pamiętajcie o tym. Nie wiem, czy zauważyliście, na płytce maszyny do szycia są takie podziałki, gdzie jest napisane 10, 15 i czasami więcej, tak? To jest bardzo ważna i przydatna rzecz, a mianowicie 10 to jest 1 cm, 1,5 to jest 1,5 cm. Czyli od środka igły, jeżeli igła jest ustawiona na środku, jeżeli tkaninę mniej więcej będziecie prowadzili końcówkę tkaniny na tej 10, na znaczniku 10, to będziecie mieli na dodatku na szwy 1 cm, natomiast jeżeli 15, to 1,5 cm na dodatku. Tak wygląda już uszyty jeden bok. Jak widzimy, mamy pięknie przeszycie. Pamiętajcie, żeby w miarę drobnym tym szwem
przeszywać te tkaniny z tego względu, że to jest donica. Ona będzie miała piach, więc ona będzie później ciężka, żeby po prostu nam się nie rozerwała. I tak samo zszywamy kolejny bok. Co jest jeszcze bardzo ważne? Zakańczajcie z każdej strony szycie. Robicie to w ten sposób, że jedziemy trochę do przodu, do tyłu i do przodu. W ten sposób nie będzie nam się siepała. Po prostu nie będą nam się te szwy rozchodziły, ponieważ będzie on zabezpieczony. Mamy już 3 panele. Pozostaje nam tylko jeszcze jeden bok, który potrzebujemy zrobić. O, mi akurat chyba wyszło troszeczkę krzywo, ale dlatego muszę dopasować odpowiedni bok do wysokości i do szerokości tej donicy. Czyli zakańczamy, tak, to co zrobiłam, czyli do przodu i do tyłu. I szyjemy tkaniny. Jeżeli macie ciężkie tkaniny, zwróćcie też uwagę na grubość igły, ponieważ jeżeli dacie za cienką igłę, no to niestety ona może Wam pękać, co mi się już kiedyś zdarzyło, akurat nie przy szyciu tych donic, ale przy innych rzeczach. Taka optymalna, standardowa to jest 90. Do takich tkanin myślę, że minimum 90. Możecie użyć również setki albo 110. Przed szyciem od ostatniego boku musimy doszyć uszy. Dlaczego w tym momencie? Ponieważ będzie nam łatwiej. Nie będziemy musieli kombinować z zaginaniem tkaniny. Po prostu jest ona jeszcze na tyle rozszyta, rozpruta, że bez problemu te uszy dołączymy. Początkowo miały być, wycięłam te uszy, żeby były takie, myślałam, że będą takie dłuższe, ale rzeczywiście, szczególnie przy takich większych donicach, gdzie ten ciężar jednak będzie większy, warto złożyć na pół to takie ucho, żeby po prostu więcej wytrzymało, tak, miało większą wytrzymałość. Następnie przymocowujemy te uszy do dwóch boków. Będzie tak, że będzie bok z uszami, bok bez, bok z uszami. Tak, żeby te po zszyciu całkowitym przeciwległe boki miały uszy. Tutaj bardzo ważna rzecz przy zszywaniu, przy doszywaniu tych uszu. Robimy do przodu i do tyłu, tak? Robimy takiego zygzaka po to, żeby wzmocnić, żeby te uszy, one nie mogą być na jednym tylko takim przeszyciu, ponieważ po prostu Wam się urwą, tak? Jeżeli będziecie to przenosić. Więc takie zszywanie na zygzaka bardzo pomaga w tym, żeby to po prostu, żeby to było mocniejsze. Tak wygląda przeszycie od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Oczywiście możecie to zrobić bardziej jakby profesjonalnie, bardziej dokładnie. No to już jak lubicie. Ja lubię, jak rzeczy są niedoskonałe, szczególnie te, które sama zrobię. Ale jeżeli jesteście bardziej pedantycznymi osobami, to oczywiście możecie to zrobić od linijki, narysować dodatkowo sobie na przykład linie, gdzie mają iść te szycia, te zegzaki, gdzie dokładnie mają się kończyć. Być może Wasza maszyna również ma takie możliwości, żeby ustawić do takiego szycia. I doszywamy drugą stronę. Tak zastanawiałam się, jak Wam to ocenić, jaki rozstaw mają te uszy. Powiem szczerze, że nie wiem, wydaje mi się, że jest mniej więcej 1/4 i 3/4 na 1/4 i na 3/4 tego materiału. No sami musicie mniej więcej ocenić, tak, przyłożyć akurat do waszej donicy. Tutaj jak widać, no jest bardzo solidnie to przyszyte. Myślę, że donica wytrzyma
dużo. No i właśnie tutaj się sprawdza, że jest ten nie kolejny bok, tylko jeszcze następny, tak? Czyli pierwszy i trzeci w moim przypadku zszywamy, znaczy przyszywamy do niego uszy. I tu właśnie możecie zobaczyć, dlaczego nie warto zszywać czwartego boku od razu, ponieważ tutaj znowu składamy sobie ten uchwyt, tak, za który będzie donica przenoszona. I doszywamy sobie, nie musimy wtedy nic zmieniać, nic zaginać tego materiału. Po prostu kładziemy go pod maszynę, rozprostowujemy i doszywamy kolejną tą część, tak? Tutaj jeżeli chodzi o głębokość, na jakiej ma być wpuszczona to ucho, powiem szczerze, nawet nie patrzyłam, na ile to wszywałam, ponieważ robiłam to na oko. Sami musicie ocenić, jaki macie materiał. No warto, wiadomo, dosyć sporo tego, nie wiem, myślę, że tam może być z 10 cm, czy może 7, tak, żeby jednak ten materiał był dobrze przeszyty, żeby po prostu to się dobrze trzymało, tak? Muszą być uszy do przenoszenia, ale musi być też część, która bezpośrednio przywiera z donicą, żeby to Wam się nie porwało. Tak przygotowaną donicę już z uszami mamy do zszycia teraz tylko i wyłącznie czwarty bok, tak? Jeżeli chodzi o to, plus oczywiście później jeszcze będziemy doszywać spód. I tutaj też znowu pamiętamy o naddatkach. Czyli albo na jeden, w moim przypadku na 1,5 cm. Niestety zdarza się tak, że w trakcie szycia albo nam się nitka zerwie, albo nam się nitka skończy, szczególnie ta dolna. No i wtedy po prostu musimy szybko nawlec. Jak widzicie, no ja tutaj nie nakuwam w dziurkę, ponieważ moja maszyna ma tą cudowną zaletę i funkcjonalność, że po prostu sama nawleka nici. Na koniec doszywamy jeszcze spód i wycinamy dziurki, ponieważ ma być to donica, więc musi być odpływ. No chyba, że będziecie chcieli jako taką osłonkę, no to wtedy tych dziurek po prostu nie wycinać. Tak się prezentuje już gotowa donica. Jak widzicie, wygląda bardzo fajnie, bardzo solidnie. No i teraz musimy ją napełnić. Tą donicę akurat tutaj jest pokazana ta mniejsza, którą uszyłam, czyli o pojemności około 15 litrów. Napełnię ją ziemią. Akurat ja mam ziemię z ogródka. Możecie oczywiście użyć takiej ziemi uniwersalnej. No ja mam taką z ogródka, dlatego będę ją wzbogacała o składniki odżywcze. Podejrzewam, że tej z uniwersalnej już nie musicie, bo one zawsze mają już jakiś składnik w sobie. Ja używam tutaj do nawożenia obornika granulowanego i po prostu wsypuję część ziemi, trochę obornika, mieszam wszystko i ponownie wsypuję kolejną warstwę ziemi. I znowu dosypuję obornika i będę to mieszała. Jeżeli macie taką ziemię z ogródka, myślę, że to warto wzbogacić albo o jakiś kompost, albo o obornik, ponieważ no, tak, żeby te roślinki
Tutaj w moim przypadku będę sadziła do takiej donicy pomidora, ponieważ pomidorów w sadzonek mam bardzo dużo. To no, ta ziemia po prostu będzie bogatsza w składniki. Pamiętajcie, żeby roślinkę przed posadzeniem bardzo dokładnie podlać, obficie, żeby ona bez problemu odchodziła nam od doniczki. Ja tutaj, jak zauważyliście, nie dosypałam do końca ziemi, ponieważ będę tą ziemię dosypywała za chwilę. Dosypałam tak mniej więcej 2/3 czy albo 3/4 donicy. Wsadziłam, zrobiłam dołek mały, wsadziłam pomidora i teraz właśnie dosypuję ziemi. Pomidory, pamiętajcie, że możecie sadzić głęboko, ponieważ one wypuszczają również korzenie od łodygi. Szczególnie jeżeli te pomidory, tak jak w moim przypadku, są wybiegnięte trochę, no bo niestety mam zachodni balkon i nie zawsze to słońce jest, więc wtedy warto posadzić je głębiej, żeby po prostu były stabilniejsze. Dociskamy. No i podlewamy taką sadzonkę. Bo ta ziemia była, no nie była taka wilgotna, więc bardzo dobrze to podlewam, żeby ta woda cała po prostu przesiąknęła przez tą doniczkę, żeby też pomidor zawsze jak sadzicie coś, to warto później podlać, żeby jednak ta ziemia się, żeby ta ziemia z sadzonki i z doniczki tak po prostu się połączyła. Uważajcie, bo to jest bardzo ciężkie. Tak wygląda gotowa doniczka. Także polecam Wam, róbcie, kombinujcie. Naprawdę nie trzeba tutaj wydawać krocia na doniczki kupowane, tak, czy te produkcyjne, chociaż one nie są takie drogie, ale jednak takie wykonane samodzielnie. Nie dość, że jest mnóstwo satysfakcji, to jeszcze no, wyglądają pięknie. Możecie sobie dobrać kolorystycznie, jak tylko chcecie, więc polecam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco.